W tym wideo pomnożymy 87 razy 63, ale nie zrobimy tego przy pomocy schematu mnożenia pisemnego wykonywanego krok po kroku, tylko skorzystamy z własności rozdzielności działań. Mnożenie jest rozdzielne względem dodawania. Żeby to policzyć, najpierw przepiszemy 87, tak samo jak w tej linijce, a 63 też przepiszemy, ale zamiast tak jak tu, zrobimy to tak. 60 dodać 3. Ile to się równa? To się równa tyle samo, co 87 razy 60 dodać 87 razy 3. I mówimy na takie coś, że właśnie rozdzieliliśmy 87. Mnożenie jest rozdzielne względem dodawania. Tu mnożymy 87 razy 60 dodać 3. Co oznacza, że mnożymy 87 razy 60 dodać 87 razy 3. Dobrze jest wstawić tu nawiasy, bo wtedy robi się to bardziej przejrzyste i jednoznaczne. No dobra, możemy się teraz zastanowić, jaki jest wynik tego mnożenia w pierwszym nawiasie. I możemy powtórzyć tę samą sztuczkę i zapisać 87 jako 80 dodać 7. Zamieńmy jeszcze miejscami 87 i 60, będzie czytelniej i łatwiej. To samo co 60 razy 87 i zapiszemy tak. 60 razy 80 dodać 7. Dodać, tu zrobimy to samo, 3 razy 87, czyli 3 razy 80 dodać 7. No to powtórka, jeszcze raz, żeby wszystko było jasne. 87 razy 60 to samo, co 60 razy 87, a to samo, co 60 razy 80 dodać 7. I tutaj po prawej stronie też 87 razy 3 to samo, co 3 razy 87 i to samo, co 3 razy 80 dodać 7. Właśnie tak, to tutaj zapisaliśmy. Teraz zobaczcie, że możemy znowu rozdzielić, mnożoną 60 względem tego dodawania. W takim razie to się równa 60 razy 80 dodać 60 razy 7. Dodać 3 razy 80 dodać 3 razy 7. Jak się dobrze przyjrzymy, to widać tutaj to, co poszczególne cyfry z tego mnożenia reprezentują. 8 reprezentuje 80, stoi na pozycji dziesiątek. 7 reprezentuje 7. 6 reprezentuje 60, bo stoi na miejscu dziesiątek. Trójka reprezentuje 3, bo stoi na pozycji jedności. Po prostu pomnożyliśmy to wszystko razem. Pomnożyliśmy to 80 razy to 60, pomnożyliśmy to 80 razy to 3, pomnożyliśmy też to 7 razy 60 tutaj i pomnożyliśmy to 7 razy to 3. Teraz to wszystko pododajemy i tak otrzymamy wynik tego mnożenia. No to dodajemy. Mnożenie jest ważniejsze i pierwsze w kolejności, dopiero potem dodawanie. Sprawdźmy najpierw, co tu trzeba pomnożyć, żeby można było potem pododawać. 60 razy 80. 6 razy 8 równa się 48, ale jeszcze są tu te dwa zera, czyli to będzie 4800. Wystarczy dopisać te dwa zera. Teraz tu 60 razy 7, 420, 6 razy 7 równa się 42, a 60 razy 7 to będzie 10 razy więcej, bo mamy tu 60, a nie 6. 60 jest 10 razy większe od 6, czyli 60 razy 7 będzie 10 razy większe od 6 razy 7. 3 razy 80, zastosujemy tu tę samą logikę, 3 razy 8 równa się 24, więc 3 razy 80 równa się 240. I na koniec 3 razy 7 równa się 21. No i żeby otrzymać wynik naszego mnożenia, musimy to wszystko dodać. Możecie zapytać, czy nie ma szybszego sposobu, żeby to wszystko wykonać, ale chcę Wam tylko pokazać, że nie stosujemy tu żadnych magicznych metod czy sztuczek, tylko wszystko to, co normalnie robimy przy takim mnożeniu, wynika z rozdzielności mnożenia względem dodawania i odrobiny zdrowego rozsądku. No to dodajmy te liczby. Możemy je dodać pisemnie. 4800, 420, 240, 21. Jedynka tutaj, 20 dodać 40 dodać 20 równa się 80. 800 dodać 400 równa się 1200, dodać 200 równa się 1400, 400 tu, 1000 tu i w ostatniej kolumnie 5. I mamy wynik 5481. To się równa 5481.
Możecie powiedzieć, że to bolesne, tak w kółko stosować całe to rozdzielanie i tę własność rozdzielności. Musi być jakiś prostszy sposób, żeby to jakoś wszystko poukładać. No i jest taki sposób. Możecie to wszystko zapisać jako siatkę. Mnożymy 87 razy 63, co możemy zapisać tak. 80 dodać 7 razy 60 dodać 3. Rysujemy do tego siatkę prostokątną. Mnożymy liczby dwucyfrowe, więc będzie to siatka 2 na 2, dwa rzędy i dwie kolumny. No i w tej siatce będziemy mnożyć. 60 razy 80 równa się 4800. Ile to jest 60 razy 7? 420. 3 razy 80, już to mnożyliśmy, 240. I na koniec 3 razy 7, 21. Dodajemy to wszystko i otrzymujemy 5481. Zachęcam Was, abyście teraz rozwiązali to samo zadanie, 87 razy 63, tradycyjnym sposobem mnożenia pisemnego, który pewnie dobrze znacie. I w trakcie mnożenia przyglądali się poszczególnym etapom tego, co robicie i zastanawiali się, jaki mają one sens i jak można je połączyć z tym, co robiliśmy w tym filmie. To po prostu dwa różne sposoby wykonania tego samego mnożenia. Celem tego filmu nie jest nauczenie ślepego wykonywania jakichś dziwnych kroków w celu znalezienia wyniku mnożenia dwóch liczb, ale zrozumienie, dlaczego te kroki działają i jak te wszystkie liczby mają się do siebie nawzajem. No to nawzajem.